National Geographic Society ma 125 lat. To największe na świecie towarzystwo naukowe. Przez ten czas ufundowaliśmy ponad 10 tysięcy grantów badawczych. Byliśmy na szczycie Monteverestu, na dnie Rowu Mariańskiego. Odkrywaliśmy wrak Titanica i Machu Picchu. Wszędzie tam była też flaga National Geographic Society. Kolor niebieski symbolizuje niebo, brązowy ziemię, a zielony morza i oceany. Teraz 12 takich flag trafi w ręce wyjątkowych osób w Polsce, osób, które znamy, cenimy i szanujemy za ich osiągnięcia i za postawę życiową. Poznając świat, Szanowni Państwo, możemy go zmieniać i czynić lepszym. Bądźcie z nami. Pierwszy jedyny Polak w kosmosie, generał Mirosław Hermaszewski, okrążył kulę ziemską 126 razy, badając, eksplorując, poznając świat i nam wszystkim go przybliżając. Wiemy, jak ta Ziemia wygląda z kosmosu, ale zastanawiam się, czego możemy się nauczyć, czego możemy się dowiedzieć, lecąc tak daleko, a właściwie tak wysoko. Panie redaktor, to nie jest daleko, bo sam kosmos, jak wiemy, jest niezmiernie, a właściwie nieskończony. My, kosmonauci, a jest nas w tej chwili gdzieś 520, ja jestem 89. W większości naszych misji okrążamy Ziemię po orbicie okoziemskiej. Promień światła z Księżyca do nas leci 1 sekundę, a my byliśmy na odległości 0,01 sekundy, gdzieś w granicach 300 paru, 500 paru kilometrów od Ziemi. Kosmos prawdziwy to jest lot po orbicie. To jest nieważkość, trzeba jej zaznać nie przez parę minut, a przynajmniej się przespać. Żeby mieć namiastkę kosmosu, to trzeba wykonać minimum jedno okrążenie wokół Ziemi. Po to, żeby zobaczyć zachód Słońca, noc, krótko, tam 30 parę minut była pierwsza noc, wschód Słońca, dzień, czyli za 90 minut, bo tyle trwa okrążenie, przeżyć całą dobę. Ale ja to tak głęboko tkwi to przeżycie tego pierwszego okrążenia, mimo że byłem zajęty bardzo operatorsko z Klimukiem, moim dowódcą, ale wystartowaliśmy z kosmodromu Bajkonur, gdzieś poleciliśmy na północ. Za chwilę, jak mówię, był zachód słońca, ponieważ lecieliśmy pod pewnym kątem do równika. Za chwilę obniżamy się od Japonii już na południe, mijamy równik. Nie mogę tego opanować. Za chwilę jest południe. Widzę nie tylko chmur, ale coś takiego regularnego, bardzo białego. I zdaję sobie sprawę za chwilę, że to jest Ameryka Południowa. Tam jest biało, bo jest zima. Jak to? Przed chwilą byłem tu w Kazachstanie, 40 parę stopni. Czyli co? Za 90 minut widziałem wszystkie cztery pory roku. Panie generale, dzięki panu wiemy więcej o świecie, wiemy więcej o człowieku i chciałabym bardzo podziękować za to eksplorowanie świata i wręczyć uroczyście w imieniu swoim i wszystkich czytelników National Geographic Polska flagę, która symbolizuje 125 lat eksploracji. Gdyby pani mi wręczyła tę flagę, dziękuję bardzo, w przyszłym roku to byłoby 126, czyli tyle samo lat, ile samo moich okrążeń wokół Ziemi. Tak, dziękuję bardzo. To jest dla mnie wielce wyróżniające i symboliczne. Ta flaga to wobec tego zajmie u mnie poczesne miejsce, tutaj w moim pokoju, ale przede wszystkim w mojej pamięci. Ta flaga symbolizuje tak trzy żywioły. Zacznę może od dołu, są oceany, ziemia i oczywiście niebo, w związku z tym też kosmos, który jest pana domeną, ale choć poleciał pan, panie generale, te 363 kilometry, kiedy ja miałam 4 lata, to do dzisiaj, muszę powiedzieć, zazdroszczę i myślę sobie, że niewiele ludzi na świecie jest w stanie przeżyć coś takiego. Dlatego z wyrazami największego szacunku i mam nadzieję, że flaga zawiśnie tutaj i będzie przypominać o Towarzystwie Naukowym National Geographic i o naszym spotkaniu także, za które bardzo dziękuję.